15 minut będziemy jechać z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego Solidarność i 45 z Warszawy do Łodzi. Czyli jak ktoś ma 15 minut do dworca Łódź Fabryczna, no to po godzinie wysiądzie na dworcu centralnym. Taki przynajmniej jest plan. Czy to tak ma wyglądać? Zapytamy Marcina Horałę, wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu do spraw CPK. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Tak, faktycznie tak jest planem. Co więcej, ten plan jest już realizowany. Pierwszy odcinek tego toru, można powiedzieć, że właściwie się buduje, no nawet nie właściwie, tylko po prostu się buduje w ramach modernizacji przebudowy dworca Warszawa Zachodnia, jest już to wyprowadzenie. No a na dalszy odcinek właśnie podpisaliśmy wczoraj umowę na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, czyli ostatni etap prac przygotowawczych, później już projektowanie i budowa. Jest już trochę torów między Warszawą a Łodzią, a jeszcze były one dość niedawno temu modernizowane. Po co w takim razie kolejne szyny? No to są dwa aspekty. Pierwszy aspekt to prędkość tego przejazdu. Koleje dużych prędkości, czy mówiąc ściśle, ten wariant, który w Polsce wybraliśmy, czyli takiej prawie że dużej prędkości, do 250 km na godzinę, wymaga no innej geometrii, innego sposobu budowy tych torów. Na zwykłym torze tak szybko się nie pojedzie. Ale to również kwestia przepustowości. My w ogóle w Polsce potrzebujemy więcej torów, jeżeli chcemy rozwijać transport szynowy, a chcemy, zarówno pasażerski, jak i towarowy. To jest transport no, i efektywny kosztowo i ekologiczny, nie powodujący emisji, a im większa emisja, tym większe nasze problemy w różnych obszarach. No więc krótko mówiąc, te przewozy kolejowe chcemy rozwijać, a do tego potrzebna jest nowa infrastruktura, no bo tory mają swoją przepustowość ograniczoną i więcej pociągów po nich nie przejedzie niż może. Stąd z tych dwóch powodów potrzebujemy budowy, w ogóle budowy sieci nowych torów w Polsce, w tym między Warszawą a Łodzią. To jest ten taki etap zero, powiedzmy, programu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jest akurat taka trasa, która jakby sama się prosi o budowanie silnego łącza. Mamy dwa miasta o rażącej różnicy kosztów życia, wynajmu mieszkań, zarobków, więc wiadomo, że łodzianie chętnie przyjadą do Warszawy pracować. No wiele osób to przecież robi codziennie i wrócą do siebie w przyjemniejsze jakieś warunki życia, jeśli będzie sensowne, szybkie połączenie. Tam więcej godziny dziennie wydaje się mieć sens. Co z połączeniami do Poznania, Wrocławia, bo to jest budowa takiej drogiej linii kolejowej zakłada znaczące zwiększenie ruchu pasażerskiego. No, przy obecnych cenach biletów no, jakoś to wszystko się nie zapina, tak przynajmniej mam wrażenie. Znaczy, no, ceny biletów to jest kwestia po stronie przewoźników. To, co my, budując infrastrukturę, robimy, to przygotowujemy ją również na tańsze przejazdy. Te ceny biletów, jakie porównujemy do na przykład przejazdów Pendolino, czyli klasą premium. Klasa premium zasadniczo musi działać na zasadach rynkowych, no i stąd tak wysokie ceny, ale też bo ja też często jeżdżę na trasie Trójmiasto-Warszawa i widzę, że już teraz po pandemii wróciliśmy do czasów, kiedy duża część pociągów jeździ pełna, więc nie jest tak, żeby była jakąś taką barierą nie do przeskoczenia. Natomiast my budujemy tak, żeby była możliwość tak zwanego public service, czyli wspieranych przejazdów, właśnie takich tańszych. Stąd ta decyzja, że właśnie 250 km, a nie na przykład 350 km, bo to by powodowało, że wchodzimy w unijną definicję kolei dużych prędkości, one wtedy muszą spełniać test prywatnego inwestora itd., itd. Nie można wspierać tych przejazdów. Natomiast to, jakie będą ceny biletów, no to już będą decyzje przewoźników i Ministerstwa Infrastruktury wtedy, kiedy te przewozy ruszą, czyli po roku 2027. My teraz projektujemy, budujemy tak, żeby to było, żeby te tańsze przejazdy były możliwe. I ostatni ważny element to jest infrastruktura w pełni zintegrowana, czyli z tych torów będą mogły również korzystać pociągi innych kategorii, regionalne, aglomeracyjne. To będzie wartość dodana dla całej infrastruktury kolejowej w Polsce. Wspomniał pan o Pendolino, więc musimy troszkę zmienić temat z infrastrukturalnego na politycznym. Tu jest pan przecież politykiem rządzącej partii, a partia opozycyjna, największa ciągle, cieszy się, że wraca Donald Tusk. No jakby nierozerwalnie związany właśnie z takim pomysłem jak Pendolino bez możliwości przechylania wagonów, co sprawia, że ten pociąg nie może rozwinąć takiej prędkości, jaką mógłby. No i oczywiście Polska jest chyba jedynym krajem, gdzie producent tego Pendolino nie miał postępowania
antykorupcyjnego? No pewnie dlatego, że u nas żadnej korupcji nie było, prawda? Tak, to dopiero niebywałe warunki ukraińskie spowodowały, że pan Sławomir Nowak popadł w różne tam korupcyjne okoliczności w Polsce. Z pewnością zachował się w sposób stuprocentowo uczciwy, ale to czasem zdarza się też, że to są pewne paradoksy polityki publicznej i nie tylko korupcyjne okoliczności. To, że się ogłasza najpierw przetarg w PZP i wybiera najtańszą ofertę na zaprojektowanie i zbudowanie modernizacji torów, które są technicznie zaprojektowane tak w związku z tym, że mają bardziej wąskie łuki, no bo przecież nie trzeba szerszych, bo z wychylnym pudłem pociąg sobie poradzi, a potem jest oddzielny przetarg na pociągi, gdzie z kolei te bez wychylnego pudła są tańsze, więc wygrywają. No i pan mówi o modernizacji trasy na przykład do Trójmiasta z Warszawy. Tak, tak, tak to było. No ale to w każdym razie to już jest historia. My powoli zamykamy ten etap, bo tak jak mówiłem wczoraj, można wyróżnić trzy etapy dla infrastruktury kolejowej w Polsce po 89. Najpierw 20 kilka lat likwidacji infrastruktury, likwidacji połączeń, albo zawieszania, że w ogóle nie ma połączeń, albo wręcz fizycznego zwijania, cięcia na złom torów. Potem kilka lat intensywnej modernizacji, jesteśmy na tym etapie, czyli przebudowy, rozbudowy, ale już istniejących połączeń. Zaczynamy etap trzeci, czyli budowy nowych, bo one są właśnie niezwykle potrzebne po to, żeby uzyskiwać takie duże korzyści. No tak jak przy tych wielu modernizacjach widzimy, że po modernizacji no właściwie jedzie się niewiele szybciej niż przed. Ten korzyść tam nieraz jest 10 minut, 15 minut. Dzięki nowym liniom, właśnie tym budowanym przez CPK, te korzyści będą liczone w godzinach, chociażby z Trójmiasta, tam godzinę mniej więcej urwiemy z tego czasu przejazdu do Warszawy. Już nie chcę mówić o CPK, bo to jest przedmiot takiej manipulacji, że wielu mówi, ale ja nie chcę jeździć do CPK, po co mi do CPK? Ale to oczywiście przez CPK, to będzie nowy centralny węzeł kolejowy Polski. Będzie się jeździło w różnych destynacjach krajowych, Trójmiasto, Warszawa, Kraków. Inwestycja tak centralnego węzła kolejowego, nie wiem, od czasów II Rzeczpospolitej, ale pewnie jeszcze wcześniej, bo na pewno koleje były budowane przed I wojną światową. A my wróćmy do Donalda Tuska. Jego powrót do krajowej polityki budzi radość, radosne drżenia w politykach Platformy Obywatelskiej, a ja myślę tak sobie, że chyba dla PiSu to idealne byłoby wydarzenie teraz. Można przypomnieć właśnie takie historie jak z Pendolino. Tak, to prawda, dlatego myślę, że do tego wydarzenia nie dojdzie. To znaczy, że to jest tylko taka projekcja marzenia przez Donalda Tuska, tak umiejętnie podsycane, ale przecież takimi sugestiami tylko. On tak tylko daje delikatnie do zrozumienia, że może by, żeby tu grono fanów jego już wpadło w jakieś takie stany afektywne. Ale myślę, że to się nie dokona. Donald Tusk przecież osiągnął wszystko, co było do osiągnięcia w Polsce. To tego nie można było odebrać, że był wszechpotężnym politykiem. Miał władzę znacznie większą niż teraz ma Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież miał też poparcie wszystkich mediów, większości samorządów, instytucji, zagranicznych ośrodków, różnych opiniotwórczych kręgów w Polsce, wielkiego kapitału i tak dalej, i tak dalej. Miał władzę no, niemal absolutną, na tyle, na ile absolutną można mieć ze współczesnym świecie. I on sam to wszystko dobrowolnie oddał. No, dla niego atrakcyjna, wysokopłatna synekura i takie ocieranie się o salony europejskie, bo nie tyle, bo funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej to jest jednak funkcja głównie organizatora tych spotkań, no ale spotykał się z Angelą Merkel, prawda, z Barackiem Obamą, ma piękne zdjęcia, do tego pensja wysoka. To chyba był szczyt jego marzeń. Nie sądzę, żeby mu się chciało po osiągnięciu tych, po spełnieniu tych marzeń jeszcze tutaj wracać do Polski po to, żeby tutaj przegrywać, bo to jest dosyć oczywiste, że jest w Polsce zgraną kartą i że takiego powrotu nie ma. No, ten powrót pewnie przebiegałby tak jak kilka powrotów Aleksandra Kwaśniewskiego, który tam miał lewicę ratować, reanimować i za każdym razem było coraz gorzej. Donald Tusk był taki chyba w zeszłym roku wystąpienie, gdzie on coś mówił po niemiecku. No i tutaj pewna teza, zgodnie z którą on podobno świetnie zna ten język, została dość mocno zaprzeczona, bo dukał. Szczerze mówiąc, jak taki uczeń, no może liceum to za dużo powiedziane nawet, jego patronką polityczną była Angela Merkel. No i w związku pewnie z planowanym odejściem pani Angeli, już za 3 miesiące jej nie będzie w niemieckiej polityce, również Donald Tusk szuka sobie jakichś ścieżek dla swojego życia dalszego. W Polsce pan mówi, że nie znajdzie. Raczej nie, a już na pewno nie w czynnej polityce. Może ewentualnie jako taki autorytet, taki trochę... On zresztą wyraźnie podąża drogą Lecha Wałęsy, tak pod względem aktywności w mediach społecznościowych.
jakichś nie do końca mądrych polska wpisów. Polska scena polityczna, może od tej strony, bardzo się zmieniła od czasów odejścia Donalda Tuska. No, on zostawił potężną Platformę Obywatelską pod wodzą Ewy Kopacz, a potem było tylko gorzej. I teraz nieznana nikomu partia człowieka, który no, zmienia zdanie co kilka dni, Szymona Hołowni, widzimy jego wypowiedzi na temat Turowa na przykład, okazuje się bić w sondażach właśnie wszechwładną kiedyś Platformę. Na tym chyba niestety polega atrakcyjność Szymona Hołowni we współczesnych czasach. Ja też, szczerze mówiąc, kiedy on ogłaszał swój start w wyborach prezydenckich, no liczyłem, byłem przekonany, ale to było takie przekonanie też podbudowane chęcią, że nic z tego nie będzie, bo na zasadzie, no ile można, ile razy można tymi samymi grubymi nićmi szyć, prawda, niezależny, apolityczny ruch. Pierwszym takim ruchem była Platforma przecież, to już mało kto pamięta, ale przecież to właśnie był taki niezależny, apolityczny ruch, który tu zerwie z układami, prawda, nowych ludzi przyprowadzi i tak dalej. Potem kilka dalszych prób i to nawet te same osoby tak samo, prawda, tak jak, nie wiem, był czwartym tenorem się mówiło, że był generał Czempiński, a tutaj pan Cichocki, szef służb specjalnych za Donalda Tuska, jest doradcą pana Hołowni, więc no, a jednak się udało. Może to jest fenomen czasów, może to jest kwestia właśnie mediów społecznościowych, że tam chodzi tylko o to, żeby codziennie nagrać filmik, który wpisze się w aktualną emocję, zdobędzie klikalność, a że za dwa tygodnie będzie inna emocja i się filmik nagra, gdzie zupełnie co innego się mówi, to już nieistotne, bo dwa tygodnie to jest wieczność w internecie i w mediach społecznościowych, nikt nie pamięta. I tak można punktować. Smutne to czasy, ale może tak jest. Pewnie można powiedzieć, że nie ma żadnej kampanii wyborczej. Szymon Hołownia już ją prowadzi, a nie ma równoległych przekazów i dlatego jest sukces, bo nikt nie kontruje jego haseł. My przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w Turowie. Wczoraj pojawiła się informacja, że rząd czeski zamierza wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po to, by na Polskę nałożyć jednak karę za niewykonywanie postanowienia polegającego na tym, żeby zaprzestać pracy w tym kombinacie w wysokości 5 milionów euro dziennie. 24 miliony złotych będziemy płacić co? Komisji Europejskiej? Tacy to chcą nasi sojusznicy, co pan o tym powie? No to jest taka dziwna wiadomość, ponieważ wszystko wskazywało na to, że zasadniczo jesteśmy już Czechami dogadani, tylko kwestie formalne są do pięcia. Być może jakiś tu zgrzyt nastąpił i to jest taki element nacisku w tych negocjacjach, w procesie negocjacyjnym. No tu oczywiście no, jakby u źródła leży ta kuriozalna decyzja Trybunału Europejskiego, która upewnie polska strona nie spodziewała się, że taka może być. Ja bym tu rozgrzeszył, znaczy uważam, że no, trudno się było spodziewać, że tak absurdalne postanowienie może zostać wydane, zupełnie sprzeczne z ideą zabezpieczenia, postanowienie o zabezpieczeniu w procesie, bo ideą jest zabezpieczenie przedmiotu sporu do rozstrzygnięcia. No, wygaszenie wydobycia i elektrowni to jest zniszczenie przedmiotu sporu. To już właściwie spór wtedy jest mało znaczący, bo szkody wyrządzone są znacznie większe niż ten w ogóle spór ich dotyczył. No ale Czesi mają tu swoją pozycję negocjacyjną w związku z tym mocną i ją wykorzystują. No, jestem przekonany, że jednak na koniec uda się dogadać w sposób, który oczywiście no, przez tą kuriozalną decyzję Trybunału osłabił naszą pozycję, więc pewnie nie będzie to porozumienie takie, jakiego byśmy sobie wymarzyli, ale to będzie jest reguła, pozwoli dalej funkcjonować. Kraje członkowskie Unii Europejskiej w takich sprawach odwołują się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Znaczy, to jest raczej rzadkość, ale do tego też Trybunał Sprawiedliwości jest powołany, żeby takie spory rozstrzygać i tu ja bym się odwołał. Trochę ja na przykład w samorządzie wiem, że był taki moment, nie wiem czy to jest tak do tej pory, ale w samorządzie, w którym byłem radnym, była taka zasada, że jak jest roszczenie powyżej pewnej kwoty, ktoś zwraca się do miasta z roszczeniem, no tam na przykład kwestie reprywatyzacyjne czy jakieś inne, to z założenia miasto, choćby nawet bardzo mocno było przekonane, że to jest słuszne roszczenie czy coś, to z założenia nie wypłaca. Niech ta osoba pójdzie do sądu, uzyska w sądzie potwierdzenie swojego roszczenia. Wtedy to takie ubezpieczenie ze strony urzędników. Nikt nie może mieć do nich pretensji, że komuś przysporzyli jakieś korzyści w jakiś nie... No proszę, wyrok sądu trzeba respektować. Przy okazji to sąd się zajmie tym, żeby go wycenić i tak dalej. Mhm. Ja nie mówię, że Polska tak w tej sprawie postępowała, ale faktycznie no, w takich sprawach, jak chodzi o duże pieniądze i nie można się jakoś łatwo i prosto dogadać, to czasem lepiej jest powiedzieć, dobra, no to niech sąd nas rozsądzi. Tu jakby no hard feelings, jak mawiają Amerykanie,
sąd rozstrzygnie i wtedy będziemy płacić. No tylko tu sąd właśnie zachował się w sposób kuriozalny i to znacząco naszą pozycję niestety osłabiło. Nasza pozycja została osłabiona po odejściu Donalda Trumpa, przyjściu nowej ekipy w Stanach Zjednoczonych, która między innymi zamierza walczyć z produkcją dwutlenku węgla, przemysłem gazowym, przemysłem naftowym w Stanach Zjednoczonych. Nie zareagowali, kiedy nieznani hakerzy zablokowali im wielki rurociąg transportujący na całym wschodnim wybrzeżu gotowe produkty ropę i gaz. Rząd powiedział, że nic do tego nie ma. Jak chcą płacić haracz hakerom, to proszę bardzo. No i teraz mamy takie serię dziwnych wydarzeń. No, po pierwsze oczywiście Turów, po drugie wydarzenia w Bełchatowie, po trzecie myszy i nietoperze, których bytowi zagraża polska inwestycja, która jest budowana w Danii. Przyglądamy się temu wszystkiemu i zastanawiam się, czy tu jest jakiś wspólny mianownik, czy ta koincydencja czasowa jest przypadkowa. No tego oczywiście nie wiemy. Zbiegi okoliczności w życiu się też zdarzają, ale te są dosyć zastanawiające. One wpisują się w pewną politykę państw również zachodnich, niestety, i Niemiec. Tą koncepcję Niemiec, żeby stać się takim komisem, second handem rosyjskiego gazu na Europę i taką w sumie mini Rosją na Europę, to znaczy też wzmocnić swoją politykę możliwościami prowadzenia polityki w zakresie dostaw surowców energetycznych. My jako Polska dostrzegaliśmy od dawna te zagrożenia i stąd przecież inwestycja w gazoport, stąd właśnie inwestycja w Baltic Pipe. No, ta gra się toczy, tak? To my robimy swoje. Mogę powiedzieć, że tutaj chyba nikt nie może mieć do strony polskiej zarzuty, że akurat w kwestii bezpieczeństwa energetycznego nie mamy świadomości tych zagrożeń, czy że na nie nie reagujemy. Natomiast no, oczywiście, co tu się uda ugrać na końcu, to nigdy nie jest takie zero-jedynkowe. Myślę, że ponieważ udało nam się w miarę szybko tutaj zdefiniować pewne zagrożenia i tu szczęśliwie nawet rządy Platformy Obywatelskiej na przykład budowę gazoportu znacząco opóźniły, ale jej jednak nie zablokowały. No i to pozwala nam patrzeć z pewnym optymizmem przyszłość, ale oczywiście lekko nie będzie i stąd chociażby projekty takie jak budowa elektrowni atomowej, czy jeszcze co szybciej można zdecydowanie zrobić morskich farm wiatrowych, no to jest coś co na co trzeba stawiać duży nacisk i po prostu realizować tak, żeby to nasze bezpieczeństwo energetyczne nie było nigdy zagrożone. To zobaczymy. No, mówi się w Stanach Zjednoczonych, że nowym rozwiązaniem są magazyny energii, właśnie baterie. My akurat zupełnie nieźli jesteśmy w te klocki, bo LG produkuje chyba najwięcej baterii w całej Europie właśnie pod Wrocławiem litowo-jonowych. Ale energetyka no, to jest taka sprawa, która może zaważyć na opłacalności polskiego przemysłu. Czy tutaj jesteśmy w stanie pozyskać jakieś środki, na przykład z Unii Europejskiej, na rozbudowę tych nowych źródeł energii? Tak, tu tylko a propos akumulatorów, to też wspomnę, bo to blisko mnie, że w Pucku był uruchomiony pierwszy przemysłowy akumulator energii. To jest rzecz niezbędna przy odnawialnych źródłach energii, gdzie no jednak, mówiąc w największym skrócie, czasem wiatr wieje, a czasem nie wieje i czasem jest nadpodaż tej energii do systemu, a czasem jej brakuje i możliwość takiego na skalę przemysłową jej magazynowania i zwalniania do systemu wtedy, kiedy jest taka potrzeba, jest bardzo ważna. Tak, no to znacząca część chociażby Krajowego Programu Odbudowy to kilka miliardów euro właśnie unijnych, z których zamierzamy sfinansować te inwestycje w polską transformację energetyczną. Chociażby prawie 2 miliardy na budowę portu instalacyjnego po to, żeby właśnie można było szybko, sprawnie i z korzyścią również dla polskiej gospodarki te farmy wiatrowe na wodzie stawiać, bo to zupełnie nieporównywalne. A nie boi się pan, że te pieniądze, jak zostaną przyznane, to będą nam zatrzymywane ze względu na praworządność? Europosłowie Platformy domagają się wręcz, by Komisja Europejska, no właśnie, coś tak, ten mechanizm jak najszybciej uruchomiła, wbrew sprzeciwowi Polski i Węgier. To oczywiście, że taka obawa, czy takie ryzyko, nawet powiem, że takie próby na pewno będą, my będziemy je kontrować, one są bardzo wątpliwie pod względem prawnym. To przeciąganie liny i rozgrywka międzynarodowa nigdy się nie kończy. No, państwa mają swoje interesy, każdy stara się je zabezpieczyć jak się da. No, jedynym może tutaj kuriozum, czy elementem właśnie takim dziwnym w tej całej sytuacji, bo też na przykład, nie wiem, Niemcy starają się, no, delikatnie mówiąc, związać sznurowadła polskiej gospodarce. Przecież niedawno staliśmy się trzecim
eksporterem do Niemiec, już wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone, polskie firmy podbijają te rynki, rynek niemiecki, no to oni nie chcą tego, no chcą tutaj w jakiś sposób zmniejszyć konkurencyjność polskiej gospodarki. To jest normalne, naturalne, tak zawsze było i będzie, no to jest element stosunków międzynarodowych, taka rozgrywka. To, co kuriozalne, to to, że w tej naszej polskiej drużynie mamy takich paru zawodników, co nam próbuje do własnej bramki gola strzelić co chwila i podaje do tej drużyny przeciwnej. No to, to tutaj, to jest jedyny element, który może dziwić. Niemieckich drużynach takich zawodników brak, bo nie słyszeliśmy, że po co nam port lotniczy pod Berlinem, skoro koło Warszawy buduje się CPK. Tak, no to jest coś, czego można od Niemców i od wielu innych krajów się uczyć, że przecież nikt nie przypuszcza i chyba nikt nie zakłada, że jest, nie wiem, jakaś tajna rada, tajny rząd, który gdzieś tam siedzi w bunkrze pod, powiedzmy, lotniskiem w Berlinie i decyduje, że jedna partia zrobi tak, druga inaczej, a przemysł zrobi tak, a kto inny. A jednak z perspektywy dziesięcioleci widzimy, że pewne ważne dla tego kraju sprawy są tak ponad podziałami jednak przez wszystkie strony sporu tamtejszego politycznego, który przecież też potrafi być ostry, realizowane. No zobaczmy chociażby na politykę historyczną, na to jak stopniowo, na przykład jaki wielki nacisk jest składziony na to, żeby każdy element opozycji niemieckiej wobec Hitlera naświetlić, napisać książkę, zrobić film, zrobić serial, pokazać, tak, nagłośnić, no. Dokładnie. I to jest sprawa rozpisana na pokolenia, na dziesięciolecia, powoli, spokojnie, systematycznie to się toczy. Nie jest tak, że zmienia się rząd, no to kasujemy to wszystko i robimy jakoś zupełnie inaczej. Nie, to jest kontynuowane. Zobaczymy, jak będzie u nas. Trzymamy kciuki za dokończenie inwestycji, chociażby takich jak szybka kolej między Warszawą i Łodzią. Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK, był naszym gościem. Dziękujemy pięknie. Bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam na potrójne espresso.